Siemano, witam was w kolejnym odcinku. 6 października. Tak jest, godzina 16. Rano tam trzeba było załadować trochę nasion. Uprawiłem działkę 70 arów. Zaczepiłem pług, no i zacząłem już orać. No można powiedzieć od rana, tak? Dziś o 10, 11 pług został. I teraz byłem, no bo mamy pole przy gospodarstwie, byłem zatankować się, zjeść obiad, bo rano CPN był zastawiony, więc wyjechałem, tam miałem chyba 200 litrów. No zaorałem, myślę, około jakieś 5 hektarów, coś koło tego. Obiadek zjedzony, kawka wypita i jedziemy orać dalej. Tutaj już tego klina żeśmy sobie obrobili. Tak, teraz wzdłuż, poprzeczniak zrobiony i jedziemy tam od strony lasu. Nawet byłem na grzybkach tutaj w lesie u nas, ale powiem wam, że są grzyby, ale są zjedzone przez ślimaki i są już suche, ustychają. Niby popadało, a zobaczcie, jaki zawrót akcji, jaki zwrot akcji, że po prostu już jest w lesie sucho. No bo jak nie padało 2 miesiące, no to ten deszcz, co spadł w polu, on zrobił nam chwilowo zbyt mokre warunki, ale dzisiaj już jest fajnie, orze się dobrze, jest ta warstwa orna przesiąknięta, ale już w wierzchnich warstwach wiatr i słońce. No jest październik cieplejszy na razie, jeżeli wrzesień, jest po prostu pogoda wymarzona. Na pewno ta pogoda uratuje te rzepaki, które były siane no po prostu późno, tak? Wjeżdżamy sobie. Orzemy bez odważnika, bo nie zaczepiałem go, bo tu nie ma gór, nie ma jakichś glin, jest to lekka ziemia. Zobaczcie, nawet rzepak nie chciał jako poplon urosnąć. Wyrósł, puścił po 6 liści i stał jak zaklęty. Tu będzie lepiej widać, zobaczcie, jaki malutki ten poplon jest. Praktycznie, że go nie ma. No było sucho, tak? Był wysiany, nie padało. A na łące, gdzie jest łąka zorana, gdzie w ziemi zawsze ta wilgoć gdzieś jest, pokażę wam, jaka kapusta. Także no, co znaczy ziemia? Bo opady opadami. Jeżeli nie ma ziemi, to może padać i padać i nic z tego nadzwyczajnego po prostu nie będzie. Mam już startele miesze. No i pług trochę krzywo orze. Prawą stronę odkładnie na pierwszym korpusie mam lemierz bardzo starty, nie wiem dlaczego. Jak pług idzie cały czas tak samo, nawet wychodziłem, mierzyłem. Także no suche lata i po prostu gdzieś tak to wyszło. Jakby pierwsza skiba za dużo brała, no ale raczej nie, bo mam praktycznie, że schowaną wieżę i tak mniej niż pozostałe, żeby troszkę była bliżej części oranej. Także no po prostu tak się wytarło. W tamtym roku no warunki ekstremalne do orki. W tym roku pierwsze orki. Też ciężka orka była. W poprzek się orało, bo wzdłuż to nie było prawa bytu w ogóle wykonywać orki. Bo by wychodził na poprzeczniakach, wróćcie. Na ścieżkach. O, tu w dołku zobaczcie, jaka ładna kapusta się zrobiła. Jaki wysoki rzepak. No tak to jest. Ale widać, jaka różnica w ziemi, nie? Także to jest, drodzy widzowie, ostatnie pole, no gdzie jest jakakolwiek praca uprawna, przedsiewna. Ostatnie pole do orki. No po kukurydzy będzie jeszcze do orania, chyba że zrobię top downem. Zobaczymy, co pierwsze umyję, jak kukurydzę wykosimy, bo po kukurydzy będzie znowu, damy szansę dla kukurydzy. Jeden rok nie jest adekwatny do testowania, bo w każdym roku jest inna ilość wody, inne temperatury, sami wiecie, po prostu jest inna pogoda. Także zobaczymy, jak to za rok wyda i zobaczymy, czy będziemy bezorkowo robić, czy założymy to po kukurydzy. Także obracamy się i ja podładuję kamerkę. No i dobra, orzemy sobie. Tutaj mam taką jedną górę. No i jednak odważnik by się przydał.
ale to tylko jedna taka góreczka jest. No jest stroma, jest tam taka glinka, ale nie ma u góry wody, także normalnie się wdrapujemy, nic tam mi nie zawadza. Także obracamy się. Tutaj jest nasz kochany, nieszczęsny agrest. I nie wiadomo, czy to likwidować, czy trzymać dalej. Ja jestem za likwidacją, tata dalej się waha. Ale jak to się mówi, nie mój cyrk, nie moje małpy. Ja już któryś rok z kolei miałbym pszenicę, rzepak i obrót zrobiony. A tutaj brak skupu, a jak skup jest, to cena jest po prostu poniżej kosztów produkcji. Zaraz ktoś powie, tak, tak, można przerobić, przetworzyć soki, a tylko przy naszym natłoku prac, ilości hektarów, jest to w ogóle nierealne. Brak warunków do tego. Trzeba wyrabiać certyfikaty, to nie na nasze hektary. Ale jak mamy górę, zobaczcie jak Magnum w bok idzie. Jakbym się nie trzymał, bym wypadł przez szybę. Włączamy blokadę i gad się trzyma. Nie ma, że nie. Idzie, bo musi. No by nam tylko gdzieś nie wyskoczył, a nie chce mi się go zgłębiać na tej górze, bo tu mamy z tyłu piach i co chwilę muszę tą głębokość regulować. Po prostu mi się nie chce. Dobra, blokadę możemy wyłączyć już. Ładnie przeszedł przez górę. Także, a tutaj ziemia jak ziemia. Kompleks przężytni, żytni, coś w tym stylu. Na pszenicę pole jest zdecydowanie za słabe. O, jęczmień zimowy można posiać. To już też będzie. Także ponad połowa zaorana. Ostatnia orka praktycznie w tym roku, powinienem się delektować, powoli jeździć, ale nie ma czasu, bo jutro chcemy tu przężyto zasiać i tak już jest, na przężyto jest za późno. Trzeba będzie siać 350 sztuk na metr, zanim wyjdzie, nawet jak będzie obsada się pokrzewi, ale system korzeniowy nie będzie wystarczający, bo przyjdzie w kwietniu tutaj niedobór wody. Rośliny będą miały płytki system korzeniowy i ten korzeń będzie mały i lada moment je brak wody załatwi. No ale lepsze przężyto w październiku niż jare zboże jakiekolwiek czy groch, które w ogóle u nas ostatnimi laty w ogóle, no w ogóle nie wychodzi, się nie sprawdza. Jare zboże w ogóle u nas nie ma prawa bytu, kompletnie. Także jutro zaczepimy talerzóweczkę, nie wiem czy dzisiaj to skończę. No chciałbym to skończyć, jest 17:30. Ciężko będzie to skończyć. Może do 10:00 w nocy. Także zobaczymy. A gdybym rano wyjechał o 8:00, pług zanurzył, nie zjechał na obiad, to bym skończył. To jest 18 czy 20 hektarów dokładnie. Także zobaczymy, czy się uda skończyć, czy nie. Jak myślicie? Oglądajcie do końca. Będzie wiadomo w dzisiejszym odcinku. A jutro będzie uprawa grano i siew bezpośrednio pronto. Trzeba ten piach trochę zagęścić, no i wyrównać. Na szagę będę uprawiał. Ogólnie ładnie się zaorało, ale trzeba to po prostu lekko uprawić. Nie ma, że boli. We'll be right back.
koniec. Udało się skończyć. Także jutro wyczepiamy z rana pług i wczepiamy talerzówkę. I będzie ogień. Trzeba jutro to uprawić będzie. Także udało się skończyć, zmęczyłem to. Miałem kończyć to jutro, ale stwierdziłem, że jutro to będzie futro. Jutro trzeba uprawiać i siać. A tak, zanim bym rano skończył, odczepił się, zaczepił, to byśmy mieli, podejrzewam, z 12. Także nie ma co biadolić. Robota wykonana. Najważniejsze. Także co, z mojej strony to był chyba ostatni odcinek Orki, Oreczki, Oruni w tym roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie po tej kukurydziance naszej. Tu jeszcze ostatni przejazd został.